Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Z jednej strony jest jedna yoga, bo celem jogi, i, i to też spoko, żebyśmy sobie powiedzieli, celem jogi jest to, żebyśmy wprowadzali w naszym życiu zmiany na lepsze. I dobrze by było, żeby te zmiany były względnie trwałe, czyli zjedzenie batonika jest może zmianą najlepsze przez 5 sekund, jak się czujemy wspaniale z tego batona, ale w dłuższej mierze myślę, że nie będzie to zmiana na lepsze dla naszego ciała. Yy, natomiast wprowadzenie w życiu takich zmian, które rzeczywiście nam służą i, i, i które sprawiają, że będziemy się czuć coraz lepiej, to jest yoga. Więc definiując jogę w tak szeroki sposób, wiemy, że, że mamy różne narzędzia, że, że, możemy, że możemy z nich korzystać, I, i bardzo ważne jest to, żebyśmy sobie wybrali takiego nauczyciela, właściwie, bo to też powiedziałam wcześniej, że każdy ma swoją jogę. I tak naprawdę. Już z perspektywy swojego, swojej, no właściwie już dwudziestoletniej praktyki, gdzie przeszłam przez bardzo wiele szkół jogi, widzę, że nie tyle styl ma znaczenie, co podejście nauczyciela ma ogromne znaczenie, więc wydaje mi się, że wybór nauczyciela jest, jest kluczowy do tego, żeby. Żeby, żeby, żeby dobrze praktykować, jakby z szacunkiem do ciała i, i odpowiednio do swoich potrzeb, więc nie szczęćmy czasu na to, żeby sobie znaleźć odpowiednią osobę i jechać po prostu do Indii, bo tylko prawdziwy nauczyciel jogi y, 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 był w Indiach po prostu. Jak nie byłeś w Indiach, to nie jesteś prawdziwym nauczycielem jogi. Ja tak nie uważam i myślę sobie w ogóle, że współczesna yoga, taką jaką mamy teraz jako ludzie zachodu, to, to jest yoga tak naprawdę stworzona na zachodzie i, i wymyślona przez zachód i i obecnie też mam wrażenie, że więcej czerpiemy ze Stanów, z Australii yy, niż, niż właśnie od, od, od nauczycieli, którzy teraz siedzą, yy, siedzą w Indiach. A czy jest taka osoba albo takie miejsce, które bardzo chciałabyś yy, odwiedzić właśnie pod kątem rozwoju w świecie jogi? Bardzo bym chciała pojechać na kurs do Mohana, który, który jest na Bali. Miałam jechać w tym roku, ale się nie udało. Może uda mi się, jeżeli kiedyś będzie jeszcze robił, bo na razie zapowiedział, że, że robi dłuższą przerwę. Bardzo bym chciała. się uda <laughs> Maybe. Jest taka nauczycielka, która się nazywa Marysia Do na Instagramie. W sumie nie mam pojęcia, jak ona się nazywa. Podejrzewam, że mam polskie, polskie korzenie, skoro się mm -hmm. nazywa Marysia Do. I ona uczy w Australii i bardzo lubię jej konto na Instagramie. Bardzo dużo się uczy, uczę od niej, bo ona prowadzi konto z tipami dla nauczycieli. I, i myślę, że jest, że, jest, że, jest, że jest fantastyczną osobą. Dla mnie bardzo, bardzo rozwijam swój warsztat nauczycielski, kiedy oglądam jej. Mam fajne pomysły na korekty, na wyzwania dla uczniów. Bardzo, bardzo ją lubię, chciałabym się wziąć udział. Jak, może, jak będzie miała w Europie jakiś warsztat, to, to może mi się uda yy, pojechać. Jest taka też babka, która się nazywa Olga, i to nie wiem, jak ma nazwisko. Ona prowadzi z kolei na taką stronę yy, Sequence with się nazywa. I, I po prostu Olga to jest kompendium wiedzy dla nauczycieli i dla samouków jogowych. Przecież to tłumaczy wszystko od anatomii począwszy na, na psychologii skończywszy, różne niuanse, rozrysowuje sekwencje, nawet wymyśliła taką... Em, taką aplikację do układania, do układania sobie samodzielnie sekwencji. Ale żeby super, podpowiada ci, co masz robić. Tak, w żeby opisać kroku. dlaczego, żeby też hmm. uczyć się, dlaczego akurat wybieram na przykład tę pozycję, a nie tę. I, yy, no, no i to są tacy nauczyciele, od których yy, jakby czerpię ciągle i uczę się może online, ale to jest też, mam wrażenie, że żyjemy właśnie w takich czasach, że nie trzeba się wybrać po prostu z plecakiem na, na drugi koniec świata, żeby pogłębiać swoją wiedzę, jeżeli tylko chcemy my, no to, to, to jest na to przestrzeń. My po prostu żyjemy w mega super czasach. Są osoby, które w pewien sposób wyśmiewają to i uważają, że jogi można nauczyć się tylko u źródła, czy to będzie in, będą Indie, czy Sri Lanka, czy na przykład Bali, ale nie masz wrażenia z drugiej strony, że joga zrobiłaś taka bardzo komercyjna i dużo osób może ze złych powodów ją uprawia. Czy są w ogóle złe powody, żeby uprawiać jogę, twoim zdaniem? Ja myślę, że złym powodem, żeby uprawiać jogę jest ambicja, i y, jakby takie, taka y, chęć albo potrzeba zdominowania swojego ciała i podporządkowania, y, podporządkowania ciała swoim, swoim właśnie swojej ambicji, swoim ideom, swoim pomysłom. I, I wydaje mi się, że to już nie jest yoga I jeżeli nawet jesteś akrobatą i potrafisz, nie wiem, stać na łokciach albo na jednym łokciu, i, i potrafisz sobie, nie wiem, włożyć obie nogi za głowę i, i zrobić dziwny szpagat i milion różnych dziwnych rzeczy, a nie masz szacunku do własnego ciała i, i nie praktykujesz dlatego, żeby czuć się dobrze i komfortowo ze sobą i, i czuć się lepszym człowiekiem, czuć się bezpiecznie na świecie, rozwijać swoją empatię. Y to, to nie jest to yoga, bo mi się wydaje, że tak, jakby taką podstawą praktyki jogi jest praktyka niekrzywdzenia. I wszystko jedno, czy to jest jakby praktyka, znaczy nie wszystko jedno, że, 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 że ta praktyka niekrzywdzenia ma kilka aspektów, że jasne, że to jest w takim najbardziej basic poziomie. Wszyscy tę Achimse rozumiemy jako po prostu nie zabijaj, prawda? Nie, wiem, nie zjadaj zwierząt, nie rób im krzywdy nie niż przyrody, że tam nie krzywdź innych ludzi, ale też często zapominamy, że że również niekrzywdzenie odnosi się do nas samych i że nawet jeżeli byśmy się sobie przyjrzeli tak na co dzień, nie wiem, przez 24 godziny byśmy sobie się sobie przyglądali, Ile, ile tak naprawdę sobie w ciągu dnia jesteśmy w stanie zrobić krzywdy, pomyśleć o sobie nieżyczliwie, wytknąć sobie jakieś rzeczy, albo ukarać się, połajać się wewnętrznie za jakieś rzeczy, albo na przykład, mimo że nam się chce spać, to zarywamy noc, albo mimo że potrzebujemy odpocząć, to po prostu dalej przemy do przodu i mimo że nas bolą stopy, to idziemy w niewygodnych butach, no, albo trwamy w jakichś związkach, które są dla nas totalnie krzywdzące, albo się podkładamy, na przykład w jakichś relacjach. I tak naprawdę, tutaj się zaczyna joga. I, 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 I to jest ważne. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, wydaje mi się, że niezależnie od tego, co robisz na Macie, czy tylko sobie, nie wiem, dasz 10 minut na kocie grzbiety i na przyjemne przeciągania, czy, y, czy, czy, nie wiem, poświęcisz 4 godziny i będziesz cezalować pozycję i wchodzić w zakresy, które są kosmiczne, jeżeli nie ma tam szacunku do ciała, jeżeli tam nie ma. Jakieś takie miłości do siebie, i właśnie tej praktyki niekrzywdzenia i, i, i wsłuchiwania się w siebie, tylko zamiast tego jest ambicja, y, krzywda, ciśnięcie, wciskanie się w pozycję. Y, to, to nie jest to yoga. Chociażby, chociażby nie wiem, jak pięknie wyglądała na Instagramie. Nowa myśl na dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.